Siarka, a zdrowie i długowieczność. Zapraszam. Witajcie. Dzięki wielkie za wszystkie Wasze lajki, za subskrypcje, za komentarze. Dzięki Wam nasz kanał się bardzo dynamicznie zaczął rozwijać. I prosimy o więcej. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o siarce. No jest to temat bliski mojemu sercu, bo jak widzicie, moja pierwsza książka, która pojawiła się w 2017 roku, dotyczyła siarki. No, omawiam tam zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne siarki. Głównie koncentruję się na MSM-ie, czyli metylosulfonylometanie, i tam całą historię opowiadam o wpływie związków siarki na zdrowie człowieka, od przewodu pokarmowego, układu nerwowego, postawy i zdrowie sportowców. Oraz też zdrowie skóry i taki efekt też jakby przeciwstarzeniowo upiększający. Teraz zastanówmy się na samym początku, czy rzeczywiście mamy deficyty siarki, bo po co ja właściwie napisałem książkę? Po co ja nagrywam dzisiejszy odcinek? No, jakby patrząc z perspektywy takich wytycznych czy jakichś tam rekomendacji dietetyków na temat siarki, to nie ma w ogóle problemu, bo nikt nie widzi, jakby nikt nie zauważa, nie podejmuje tego tematu i nie dyskutuje na temat, czy rzeczywiście są niedobory, czy nie ma tak tychże niedoborów siarki w diecie i potem w organizmie człowieka. Nawet mówi się, że celowo nie ma jakby takich norm, które gdzieś tam są ustalane, jak dla magnezu, wapnia, czy innych pierwiastków, makroskładników, mikrozwiązków, czy pierwiastków śladowych, bo deficyty siarki de facto nie występują. No ja tutaj z tym mógłbym trochę popolemizować, gdyż, i zresztą wielu naukowców zajmujących się tematem siarki, jest w stanie udowodnić, że dzisiejszy świat jest światem, w którym niedobór siarki występuje u wielu osób, a to się oczywiście przekłada na zdrowie i długowieczność człowieka. No i podzieliłem tą dzisiejszą moją pogaduchę na takie trzy segmenty, trzy fragmenty takie najważniejsze. Właśnie, czy jest niedobór siarki, a jeżeli jest, to dlaczego? Potem omówię temat wpływu niedoboru siarki i suplementacji siarką na zdrowie układu stawowego i okołostawowego, no bo ten układ bardzo szybko się starzeje i jeżeli go będziemy utrzymywać w dobrej kondycji, no to można powiedzieć, spowolnimy proces starzenia. I potem wybrałem cztery takie związki siarkowe, które faktycznie według najnowszych badań mają właściwości przeciwstarzeniowe i będę tam omawiał też jakie dawki, gdzie można znaleźć, jak uzupełniać te związki. I kiedy trzeba zacząć, żeby uzyskać najlepszy efekt. Więc zacznijmy od tego, od tego kontrowersyjnego tematu. Czy mamy się przejmować niedoborem siarki, czy w ogóle istnieje taki fenomen gdzieś w naszej diecie, w naszym życiu? Zacznijmy od tego, że tak jak wielokrotnie wspominałem w moich poprzednich filmach o Boże i o krzemie, choroba ludzka i także zwierząt hodowlanych, domowych, zaczyna się w glebie. Gdy gleba jest uboga w różne minerały i pierwiastki śladowe, to potem cały ten łańcuszek aż do nas, tak, no cierpi na tym niedoborze i okazuje i chorują. Chorują zwierzęta, chorują ludzie, chorują rośliny. I to jest też przykład, siarka jest też przykładem, kiedy współczesne techniki agrarne mają negatywny wpływ na kondycję tej gleby i na ilość związków mineralnych, w tym także siarki. Oraz na zmianę jakby... Drugi taki problem, który się pojawił też w świecie, to jest też kwasowość gleby. Mówi się, że dzisiejsza współczesna gleba jest nadmiernie zakwaszona, wynika to z deszczów, które padają na nią, czy które zawierają jakieś tam związki siarki, ale pH, które obniża się w glebie, powoduje, że pewne substancje mineralne przestają być przyswajalne przez rośliny. Tworzą się takie związki chemiczne, czy różne połączenia,
które powodują, że dany minerał przestaje być możliwy do wchłonięcia albo do wbudowania w tkanki rośliny na przykład, a później w tkanki zwierząt. Więc to też jest wielki, duży problem. No, najwięcej siarki, jakby z takiego geologicznego punktu widzenia, czy glebowego punktu widzenia, jest w glebach, na które padał pył wulkaniczny lub magma, gdzie dostała się magma i zastygła. No oczywiście to tylko niewielka grupa populacji na całym świecie mieszka w takich rejonach, bo te gleby są najżyźniejsze. One zawierają wszystko. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do rozwoju i zdrowia, w tym także właśnie dużej ilości siarki. No tak, tylko że to, co ja zawsze mówię, liczy się teraz ilość, a nie jakość, jeśli chodzi o produkcję żywności. Ta gleba, którą mamy dzisiaj, nie odpoczywa. Jest nawożona substancjami takimi, które są potrzebne tylko do wzrostu, do szybkiego wzrostu roślin. I przez to pojawiają się tam antagonizmy, które powodują, że właśnie inne minerały albo się wypłukują, albo są nieprzyswajalne. I tak właśnie się dzieje z siarką. No już nie mamy, albo bardzo rzadko, ktokolwiek stosuje obornik, ktokolwiek stosuje kompost do użyźniania swoich gleb, czy na przykład wyrzuca popiół po spaleniu na przykład drewna w kominku. No to są najlepsze metody na użyźnianie swojej gleby. Notabene możecie to wypróbować, jak macie jakiś tam ogródek przydomowy i chcecie uprawiać własne warzywka i owoce, to w taki sposób traktujcie tą glebę, tylko w taki sposób spowodujecie, że ta gleba będzie naprawdę wartościowa, jak za dawnych, dawnych czasów, i te rośliny też będą miały pakiet związków, pakiet minerałów, które wam się jakby dobrze wchłonie i ozdrowi wasz organizm. No ale wracając do gleby i do siarki, czyli ogólnie rzecz biorąc, gleby, które są ubogie w siarkę, też nie dostarczają roślinom, a rośliny zwierzętom odpowiednich związków właśnie tego pierwiastka. Dodatkowo popatrzmy jeszcze na produkcję żywności, bo ten MSM, o którym mówię, pisałem w mojej książce, występuje naturalnie w środowisku, jest cały cykl siarki, DMSO, MSM i inne związki lotne siarki, które dostają się do atmosfery, tam się rozpuszczają właśnie w deszczu, w deszczówce i spływają na ziemię. I jeżeli teraz rośliny, które spożywamy, warzywa i owoce, nie rosną pod gołym niebem, tylko no zazwyczaj jak kupujemy w supermarketach, to są z upraw szklarniowych, to one nigdy deszczu nie widziały. A jeśli nie widziały deszczu, to też nie miały prawa nasycić się tymi naturalnymi związkami siarki, które są właśnie w tym obiegu siarki w atmosferze. To też jest kolejny powód, dla którego rośliny, które spożywamy na co dzień, czyli z upraw hydroponicznych, szklarniowych, nie zawierają takich ilości siarki, jak kiedyś prawdziwe warzywa i owoce, które uprawialiśmy sobie w przydomowych ogródkach. Do tego dochodzi jeszcze kwestia mleka, bo mleko krowie, no to jest kontrowersja. Jedni uważają, że szkodzi, inni mówią, że nie tak bardzo szkodzi. No ale jeżeli są osoby, które piją mleko krowie, to w takim mleku, czy kozim mleku, czy owczym, bardzo dużo jest związków siarki w postaci na przykład MSM i pochodnych. I jest to bardzo dobre źródło de facto takich związków siarkowych. No ale proces termicznego rozkładu, który jest, czyli ten UHT, tak? Ultra High Temperature, czyli ta pasteryzacja w wysokich temperaturach w krótkim okresie czasu, powoduje, że te związki się rozkładają do zera. Czyli nawet takie mleko, które jest pasteryzowane, nie zawiera już związków siarki. Popatrzmy teraz jeszcze na siarkę jakby od drugiej strony, bo nie tylko dowóz jest coraz mniejszy, ale też zużywanie tej siarki jest coraz mniejsze. Siarka i związki siarkowe są bardzo często i w dużym procencie zużywane na detoksyfikację przeróżnych no, ksenobiotyków, toksyn środowiskowych, które bombardują nasz organizm od dziesięcioleci, tak? Mamy je w wodzie, mamy je w żywności, mamy je z powietrza i to wszystko, co się kumuluje w naszym organizmie, jest detoksyfikowane w wątrobie właśnie w dużym procencie z udziałem różnych związków siarkowych. Dlatego pula siarki, którą mamy dostępną, jest coraz bardziej uboga. Stosowanie przewlekłe leków, wielu leków, nawet takiego powszechnego paracetamolu, też
zubaża nas, naszą pulę siarki, właśnie w tą siarkę, też jest to związane z procesem detoksyfikacyjnym takiego leku. Ale to mówię, nie tylko paracetamol, nie tylko różnego rodzaju związki organiczne czy nieorganiczne, które mamy w żywności, różne pestycydy, nie pestycydy. No to my jesteśmy, tak jak powiedziałem, jesteśmy bombardowani setkami różnych związków organicznych, które nasz organizm traktuje jako ksenobiotyki, jako coś obcego, co trzeba szybko usunąć i do tego zużywa właśnie siarkę. Dieta wysokobiałkowa. Teoretycznie, jeżeli ktoś na przykład spożywa dużą ilość białka, białek zwierzęcych, które obfitują w cysteinę, metioninę, to nie powinien się martwić o niedobór siarki. Tylko sprawa wygląda tak, że człowiek im jest starszy, tym bardziej potrzebuje siarki na procesy detoksyfikacyjne, na procesy... ten obrót siarki jest zwiększony, no bo nasz organizm się starzeje, próbuje się naprawiać, przez to zużywa więcej siarki. Ale my z wiekiem coraz gorzej wchłaniamy i trawimy białka pokarmowe, więc osoba starsza intuicyjnie coraz mniej spożywa tych białek, czyli nie dostarcza odpowiedniej ilości cysteiny, metioniny. Dodatkowo pokarmy bardzo bogate w aminokwasy siarkowe, na przykład żółtka, jaja, są traktowane jako zło, jako coś strasznego, no bo wszyscy się boją cholesterolu. Wszyscy mówią, że cholesterol to same zło, no i przez to ograniczamy spożycie żółtek, jaj. Czy podrobów na przykład też, nie? Z bardzo podobnego względu. Warzywa, które są bardzo bogate w siarkę, to są warzywa, które albo nie tolerujemy z przyczyn takich, że tak powiem, zapachowych, no bo to są związki siarki w czosnku, w porze, cebuli. Nie każdy jest w stanie codziennie spożywać tego typu produkty, szczególnie jak, no nie wiem, no musi mieć kontakty społeczne, źle się czuje, gdy wydziela różnego rodzaju związki siarki. Poza tym niektórzy po prostu nie tolerują, ich przewód pokarmowy nie toleruje czosnku, świeżej cebuli czy pora. Do tego warzywa krzyżowe też są, czyli te brokuły, brukselki, kalafiory, kiełki brokułu, to też są bardzo dobre źródła siarki. Tylko tutaj trzeba uważać z ilością, bo takie warzywa w nadmiarze są goitrogenne, czyli powodują blokowanie wchłaniania i metabolizowania jodu. Też trzeba na to zwrócić uwagę i też ludzie ograniczają z tego względu spożywanie warzyw kapustnych i niektórzy na przykład mają zdęcia po różnych warzywach kapustnych. Jest to wynik jakby zaburzeń w mikrobiomie. Nie zgadza się mikrobiom z tego typu warzywami. Więc jakby spożywanie siarki jest coraz mniejsze, a zużycie jest coraz większe. Dodatkowo siarka, no i z tego powodu właśnie, szczególnie ludzie starsi są narażeni na to, że jeżeli dojdzie w organizmie do początków rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów, a tak naprawdę to nie są osoby starsze, to są osoby, które już dużo wcześniej pojawiają się pierwsze oznaki, pierwsze symptomy jakichś problemów stawowych i tkanek okołostawowych i to jest związane z uprawianiem sportu, z rekreacyjnym bądź zawodowym albo po prostu z siedzącym trybem życia, to procesy naprawcze w stawach wymagają ogromnej ilości siarki, a my tej siarki nie mamy. No bo albo ją zużywamy na detoksyfikację paracetamolu, notabene, który tłumi ból, który odczuwamy w stawach, albo zużywamy ją na detoksyfikację metali, bo tu nie wspomniałem, że siarka też jest świetnym halatorem jonów metali ciężkich i przez to organizm próbuje tu usunąć metale ciężkie, tu usunąć toksyny, tutaj no, produkować te wszystkie białka i niebiałka i elementy budulcowe stawów, ale nie ma surowca. Nie ma surowca, bo surowiec się skończył, bo nie dostarczamy z zewnątrz, a zużywamy coraz więcej, nie? I to błędne koło się nakręca. Więc popatrzmy jeszcze dalej w tym temacie, zastanówmy się w tym temacie choroby zwyrodnieniowej stawów, no, która jest epidemią XXI wieku. Każdy z nas, wcześniej czy później, będzie miał jakieś bóle stawowe. Każdy z nas, jakby tak go przebadać od stóp do głów radiologicznie, to gdzieś się znajdzie jakiś problem w stawie, w sensie gdzieś jakaś forma zużycia i pierwsze oznaki choroby zwyrodnieniowej. Wielu z nas doznaje efektów przeciążenia stawów, czy to pracą zawodową, czy jakimś tam treningiem fizycznym w postaci różnej, tam uzapalenie ścięgien, przyczepów ścięgien, kaletek, łąkotka, niełąkotka, więzadła. Czyli te wszystkie tkanki gdzieś tam się nie potrafią dobrze naprawić. No i to jest właśnie piękne pole do popisu
w terapii lub profilaktyce za pomocą różnych związków siarkowych. Zobaczcie. To już notabene Kordoba, profesor Kordoba też o tym pisze wielokrotnie w swoich publikacjach, że wszystkie te preparaty, które są od wielu, wielu, wielu lat, bo to już chyba 30-40 lat, które są na rynku, nastawy, bo to są zarówno leki na przykład na receptę, ale także suplementy diety, zawierają jakąś komponentę siarkową. I ona twierdzi, że to nie ta molekuła towarzysząca, tylko właśnie ta komponenta siarkowa jest kluczowa, jeśli chodzi o ten efekt terapeutyczny. No popatrzcie. Siarczan, glukozaminy. Siarczan, chondroityny. Znane zresztą artryl struktum. Potem mamy wody siarkowo-wodorowe i kąpiele w tych wodach, które uzdrawiają człowieka. Mamy DMSO, mamy MSM, mamy SAMI. Mamy glutation, tak? I inne związki siarkowe, które są stosowane w terapiach przy przewlekłej chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu stawów. Czy to jest przypadek? No to nie może być przypadek, że każdy z tych uznanych w literaturze, jak i w praktyce substancji, no ma komponentę siarkową. Oczywiście, no są tacy eksperci, na przykład profesor McCarthy, który twierdzi, że efekt... Aha, bo jeszcze tutaj muszę wspomnieć. Jak porównano head to head glukozaminę chlorowodorek do glukozaminy siarczan, to w takiej samej dawce, na podobnej grupie pacjentów, tam badano łomak, nie? Czyli ten taki, jakby można powiedzieć, stopień zaawansowania choroby, objawów klinicznych choroby, no to klinicznie objawy były, znaczy jakby zmniejszyły się bardziej w tej grupie stosującej siarczan glukozaminy, a nie chlorowodorek glukozaminy. To nie oznacza, że chlorowodorek glukozaminy nie działał w ogóle, ale siarczan był lepszy. Czyli gdzieś ta komponenta siarkowa miała tutaj ten efekt addytywny, dodatkowy, silniejszy. Ekstremalnie ważne. I McCarthy twierdzi, że prawdopodobnie jest tak też, że ta glukozamina musi działać, tylko jest brana w nieodpowiedni sposób. Jest brana w małej dawce, bo to tu trzeba przywalić w bolusie nie 1,5 grama, tak jak to przez wiele, wiele lat zalecano, tak jak jest zapisane w charakterystyce produktu leczniczego czy w badaniach klinicznych, tylko nawet w początkowej fazie choroby nawet i 3 gramy, a już jak jesteśmy bardzo jak mamy dużą masę ciała, to już na pewno musimy zastosować wyższe dawki. I może prawdopodobnie to, że glukozamina nie działała, nie było kwestią, że ona nie działała, tylko brana była w zbyt małych dawkach. I on twierdzi, że w takich ekstremalnie dużych dawkach jest szansa, że pobudzi w trząsce stawowej, w tych tkankach, w tych komórkach, które budują trząskę stawową, pobudzi produkcję między innymi kwasu hialuronowego, który wypełni staw odpowiednią tą mazią taką, która tam utrzymuje wilgoć w stawie. Więc tutaj jedni mówią, że to jest siarka, która działa, inni mówią, że kwestia dawki też. No gdzieś ta prawda leży po środku. No i teraz udowodniono ponad wszelką wątpliwość w różnych badaniach eksperymentalnych, w różnych badaniach klinicznych, w metaanalizach, w różnych przeglądówkach, że stosowanie zarówno glukozaminy w dawce, tak jak powiedziałem, no czasem trzeba i 3 gramy, ale praktyka jest 1000-1500 mg. Siarczanu chondroityny w dawce no 1000-1200 oraz MSM-u. No tego MSM-u to trzeba przez jakiś czas stosować duże dawki, bo mówi się, żeby tak rzeczywiście wysycić organizm tą siarką i żeby ona miała ten efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy i odbudowujący tkankę łączną, no to trzeba gdzieś w granicach 3-6 gramów. U pacjentów, którzy mają wielostawowe problemy i bardzo zaawansowane, to przez krótki okres czasu nawet i do 10 gramów dziennie trzeba przyjąć takie siarki. SAMI, czyli S-adenozylometionina, jest stosowana też w chorobach zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego i tam w okolicach 800 do 1000 mg się przyjmuje. Są jeszcze wody siarkowo-siarkowodorowe, no tutaj trzeba wyjechać na turnus taki uzdrowieńczy i po prostu codziennie się kąpać w tych wodach. No i tyle. I to są jakby główne związki, które się stosuje jako nutraceutyki, czasem jako leki, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Teraz zastanówmy się, dlaczego siarka jest tak ważna dla stawów. Bo wydaje mi się, że warto sobie zdać sprawę. Ja tu zawsze jak ktoś mnie pyta, no dlaczego siarka jest dobra dla stawów, ja mówię o trzech podstawowych mechanizmach działania takiej siarki. Pierwszy to jest to, że białko kolagenowe, które buduje tkankę łączną, no też się musi fałdować. Żeby się prawidłowo fałdowało, potrzebuje takich mostków disiarczkowych, czyli takich zapinek, które
Łączą jeden łańcuch z drugim, żeby to białko tworzyło coraz to większe struktury trzecio-czwartorzędowe i konglomeraty. Rzeczywiście kolagen może nie tworzy takich konglomeratów tych, jak inne białka, ale musi być zwarte i silne i nie może być podatne na rozerwanie. I właśnie po to są mostki dysiarczkowe. No, siarka w ogóle to też jakby jest zużywana na syntezę wszystkich protein, które są produkowane w organizmie, bo wszystkie białka czy hormony różnego rodzaju, w tym także hormony peptydowe, w tym także, no nie wiem, kanały, receptory, no to wszystko, co nas buduje i enzymy, to wszystko, co funkcjonuje w naszym organizmie, musi gdzieś zawierać mostki dysiarczkowe, czyli kluczowa jest tam funkcja siarki w postaci właśnie cysteiny, nie? Tego aminokwasu. Dobrze, co jeszcze buduje, dlaczego siarka jest ważna dla stawów? Druga funkcja, jak mamy dużo siarki w diecie i dobrze przyswajalnej, to jak organizm wyprodukuje sobie już wszystkie białka, to tą nadwyżkę gromadzi w glutationie. No i wiemy dobrze o glutationie, wielokrotnie mówiłem, glutation to jest bardzo ważny antyoksydant. No i taka substancja cytoprotekcyjna, chroniąca komórki, wszystkie, w tym także stawy. Okazuje się, że u osób chorych na chorobę zwyrodnieniową stawu w płynie stawowym dostrzega się duży stres oksydacyjny, dużą ilość wolnych rodników, depolimeryzację kwasu hialuronowego i ogromny spadek glutationu całkowitego i przewagę tego glutationu utlenionego. I stwierdzono, że jeżeli podaje się prekursory glutationu, to choroba zwierzątkom laboratoryjnym, to choroba zwyrodnieniowa stawów, na przykład po pewnych manipulacjach chirurgicznych, dużo wolniej się rozwija. Więc glutation jest bardzo chondroprotekcyjny i też chroni właśnie tkanki okołostawowe przed zapaleniem i zwyrodnieniem. No i trzecia, najważniejsza rzecz. To ja przypomnę trochę o kwasie, jak opowiadałem o kwasie hialuronowym, to dokładnie to opowiadałem, więc tylko przypomnę trochę, że płyn stawowy to jest taki żel, który jest wypełniony. To jest amorficzny żel, którego główną wypełniaczem jakby strukturalnym są proteoglikany. I te proteoglikany mają taką budowę, że po środku jest kwas hialuronowy, od tego odchodzą mukopolisacharydy, znaczy inne białka wiążące, potem mukopolisacharydy. I te mukopolisacharydy, czy inaczej glikozoaminoglikany, to są biopolimery. One są skonstruowane, zbudowane z takich podjednostek, jak każdy biopolimer. I te podjednostki to są siarczan chondroityny, siarczan dermatanu, heparanu, znaczy głównie chondroityny, bo siarczan dermatanu i keratanu i heparanu występują w innych związkach, głównie siarczan chondroityny. I teraz podkreślam jeszcze raz, siarczan chondroityny, ta cząsteczka składająca się z dwóch cukrów ma mnóstwo siarki i tam jest mnóstwo ładunku ujemnego. Po co jest ten ładunek ujemny? Po to, żeby wiązał wodę, bo woda lubi otaczać ładunki ujemne. Woda ma jakby strukturę dipolową i dzięki temu, właśnie dzięki tej dziwnej strukturze, którą opisałem, bo ona wygląda jak taki pióro ptaka, jest bardzo rozgałęziona, bardzo dużo ładunków ujemnych dzięki siarce i właśnie to powoduje, że tam duża ilość wody się tworzy, wiąże. I dzięki temu stawy są nawilżone, nawodnione, dzięki temu odkształcają się po zniekształceniu i amortyzują wstrząsy. Już rozumiecie, po co jest siarka. Siarka wiąże wodę, która amortyzuje wstrząsy i powoduje, że stawy nam się odkształcają do prawidłowego kształtu po zniekształceniu, po skręceniu, po ściśnięciu. I tamta woda jest też potrzebna do cyrkulacji, bo chrząstka jest bez układu nerwowego i bez układu krążeniowego, nie? I tam wszystko to, co odżywia tą tkankę, odżywia te komórki, które tam to budują, musi przepływać przez płyn stawowy, tlen, składniki odżywcze, czyli tam jest zupełnie inny mechanizm nasycenia komórek składnikami odżywczymi. Nie przez układ krążenia, tylko przez, jak gąbka, przez wyciskanie i zasysanie płynu. Czyli zobaczcie, jaka tam bardzo ważna funkcja też wody jest, tak a propos. Ale nie byłoby tej wody, gdyby nie było tam siarki w tej strukturze proteoglikanu. No i teraz popatrzcie. Taka dygresja zresztą notabene. Jak obserwuję wspólne mianowniki wielu chorób degeneracyjnych.
to bardzo często jest, są jakby dwa filary pojawienia się chorób degeneracyjnych. Za mało elektronów, za dużo protonów. Już tłumaczę, o co chodzi. Za mało elektronów przy produkcji energii i do walki z antyoksydantami, do walki z wolnymi rodnikami, te elektrony znajdziecie w filmie o earthingu, chodzeniu boso, i jeżeli mamy kontakt z podłożem lub z takimi specjalnymi prześcieradłami czy jakimiś innymi matami, które powodują, że jesteśmy uziemieni, no brzmi troszkę jak hokus pokus, ale to nie jest hokus pokus, czyli za mało elektronów, które walczą ze stanami zapalnymi i ze stresem oksydacyjnym, a za dużo protonów. A co to są protony? No protony to jest nadmiar jakby kwasotwórczych substancji w diecie. Czyli jeżeli spożywamy w diecie nadmiar kwasotwórczych substancji, to organizm kumuluje protony. Te protony powodują zniszczenia nerek, powodują zniszczenia albo pogorszenie ich funkcji. Mogą powodować osłabienie mięśni, osłabienie kośca, choroby nerek, ale także kumulują się w tkance łącznej, bo tam jest największa jakby... organizm jak nie wie, co zrobić z protonami i nie może ich tak szybko wydalić, to właśnie topi je w tkance łącznej. A jak proton połączy się z ujemnym ładunkiem na siarce, to nie ma ładunku. Czyli tak samo nie można wiązać wody. Staw się wysusza. Czyli zobaczcie, przy diecie kwasotwórczej, ubogiej w siarkę, nasze stawy coraz... jeszcze ubogiej w wodę, tak? Musimy odpowiednio się jeszcze nawadniać. Nasze stawy coraz gorzej funkcjonują. Dobra, tyle o chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ale tak, pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Wszystkie, mówię, zapalenia okołostawowe, pochewek ścięgnistych, kaletek, ścięgien, przyczepów ścięgien, a także mięśni i powięzi można w łatwy sposób leczyć właśnie związkami siarki. Tutaj najlepszy jest MSM, bo jest to jakby bezpieczna cząsteczka, bardzo nietoksyczna i jeszcze na dodatek dużo siarki w siarce zawiera. Dzięki temu możecie jakby w celach terapeutycznych stosować MSM do leczenia takiego typu urazów i uszkodzeń. Na ten temat jest mnóstwo publikacji, mnóstwo książek. Ekspertów, którzy w ten sposób leczyli swoich pacjentów i mają mnóstwo pozytywnych przykładów klinicznych, te case study, różnych takich świadectw, nie? Ludzi, którzy stosowali przez w swoim życiu siarkę i wyleczyli się z tych wszystkich kontuzji, a także złagodzili ból i zapalenie w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli bierzecie siarkę w celach pobudzenia obrotu tkankowego, żeby ten staw się zregenerował, te wszystkie glikozaminoglikany się na nowo wyprodukowały, żeby to się wszystko odbudowało, to drugim takim minerałem, który utrwala ten efekt, jest krzem. Siarka pobudza produkcję i regenerację, krzem to wszystko utrwala. Też sobie oglądnijcie film o krzemie. Dobra, to teraz z punktu widzenia medycyny przeciwstarzeniowej wybrałem 4 związki siarki, które mają udowodnione działanie opóźniające proces starzenia. To będzie siarkowodór, to będzie tauryna, to będzie MSM i to będzie glutation. Więc najmniej powiem o tych substancjach, o których najwięcej mówię, nawet są osobne odcinki, czyli glutation czy siarkowodór. Może na początek sobie powiedzmy na ten temat. Siarkowodór jest mediatorem, jest gazem, jest toksycznym gazem. My to wiemy. Oglądajcie sobie film, cały jest poświęcony siarkowodorowi. Ale my go produkujemy w małych ilościach w organizmie. Jest naszym gazotransmiterem, czyli pojawia się, daje sygnał jakiś tam w okolicznych komórkach i znika bardzo szybko. No i ta substancja jest produkowana przez aż 3 enzymy w układzie nerwowym, w układzie krążenia, w przewodzie pokarmowym. To jest substancja bardzo protekcyjna. Ona kontroluje ciśnienie krwi, rozszerza naczynia krwionośne, wywołuje pewne zmiany w układzie nerwowym, pozytywne zmiany, neurotransmisję pobudza. Dodatkowo jest takim starterem wygaszenia zapalenia. Dlatego właśnie jak ktoś na przykład ma bardzo ciężkie stany zapalne, mięśniowe, stawowe czy skórne i wykąpie się w takiej wodzie siarkowo-siarkowodorowej, w tych uzdrowiskach takich, z takimi wodami, co z gniłymi jajami śmierdzą, to ten stan zapalny nagle się wygasza. Właśnie dlaczego? No bo siarkowodór wchłania się przez skórę i błonę śluzową i włącza start procesowi rezolucji zapalenia.
To jest ten, taka nowa medycyna prowygaszeniowa. Czasami o tym mówiłem. Czyli właśnie przez to siarkowodór też hamuje stany zapalne, hamuje stres oksydacyjny. Pobudza NRF2, czyli ten uniwersalny czynnik protekcyjny, ten, który tam chroni przed wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi. I siarkowodór, zauważono pewien fenomen. Jak ktoś przechodził na dietę restrykcyjną, obcinał kalorie, a wiemy o tym, że to jest najlepsza metoda na przedłużenie sobie życia, to stwierdzono ponad wszelką wątpliwość na wszystkich zwierzętach, włącznie z ludźmi. I stwierdzono, że jeżeli ktoś jest na restrykcji kalorycznej, to w jego organizmie jakby komórki puszczają więcej siarkowodoru. Bo jest to sygnał obrony przy niedostatku kalorycznym. A jakby tak bez niedostatku kalorycznego pobudzić syntezę siarkowodoru, żeby zwiększyć jego ilość, to będziemy mieć tak zwany mimetyzm restrykcji kalorycznej. I tym, co zrobić, żeby zwiększyć ilość siarkowodoru w organizmie, nie ponad jakiś tam poziom, no bo tak jak powiedziałem, nadmiar siarkowodoru jest też toksyczny. Czosnek, cebula, czyli te siarczki alilu, alicyna, to są związki, które są metabolizowane w organizmie właśnie do siarkowodoru, dlatego też tak śmierdzimy. Sulforafan z kiełków brokuła. Można stosować większe ilości tauryny, cysteiny, na przykład w postaci N-acetylocysteiny i B6. Tylko tu mówimy o gramach tych substancji, które wymieniłem jako substraty do enzymatycznej produkcji siarkowodoru. Ok. Kolejna substancja to glutation. To już też, tak jak wspomniałem, był nawet film o tym, co robi glutation w organizmie. Uniwersalny antyutleniacz, bardzo ważny w detoksykacji, bardzo ważny dla działania układu odpornościowego. O tym się bardzo rzadko mówi. Przy wszystkich infekcjach on kontroluje subpopulacje limfocytów i dzięki temu one walczą z wirusami, a nie walczą z naszymi komórkami. Tam jest zmniejszone ryzyko autoagresji między innymi, a bardzo silna immunostymulacja. No, glutation też jest ważny dla układu nerwowego, chroni przed chorobami Parkinson, Alzheimer. Bardzo ważny dla działania mięśni jest, dla płodności. I stwierdzono, że jak im jesteśmy starsi, poziom glutationu spada sukcesywnie. Gdybyśmy zachowali jego ilość w komórkach, ten proces starzenia by diametralnie jakby spowolnił, nie? To też trzeba o tym pamiętać. Zdrowa komórka to zdrowy poziom i proporcje glutationu. Kolejnym aminokwasem siarkowym, który no, ma działanie jakby wydłużające życie i to zostało opisane przez japońskich naukowców, zresztą nawet tytuł tej pracy był dość ciekawy, że tauryna jest no, takim czynnikiem X tego fenomenu wydłużania życia u Japończyków, bo uwierzcie mi, no tych teorii mówiących o tym, dlaczego Japończycy żyją dłużej, ta średnia przeżywalność jest wyższa w porównaniu do i kobiet, i mężczyzn w porównaniu do innych populacji, szczególnie tych western, tych zachodnich, bo tam się mówi, że to może ta niska kaloryczność ich diety, może to, że jedzą dużo ryb, może to, że jedzą dużo soi, dużo kiszonek i regulują sobie przewód pokarmowy, dużo witaminy K2, żyją na takiej szerokości geograficznej, że mają więcej może witaminy D3, to, że w niektórych prefekturach, nie wiem, stosują różne substancje pobudzające produkcję kwasu hialuronowego w organizmie, młodziej też wyglądają przy okazji, czy ich dieta obfituje w takie pokarmy, które są doskonałym źródłem selenu, jodu, czyli ogólnie rzecz biorąc tam można doszukiwać się różnych substancji, ale między innymi w diecie, która obfituje w ryby i w owoce morza, bardzo dużo jest tauryny, bo to jest najbogatsze źródło tauryny. A tauryna to jest taki wyjątkowy aminokwas siarkowy, który z jednej strony nie buduje żadnych białek, ale jego pula jest ogromna, szczególnie w mięśniach. Tak? Około 50% aminokwasów to jest tauryna. No bo ona ma, tauryna wykazuje ciekawe właściwości, też chroniące komórki i też można powiedzieć takie przeciwstarzeniowe. Po pierwsze, wymiata bardzo toksyczny natlenoazotyn, czyli taki wolny rodnik, który się tworzy w stanach zapalnych. Dwa, tauryna wspiera wątrobę. 3. Tauryna też buforuje produkcję innych wolnych rodników w czasie pracy mięśni. Reguluje gospodarkę mięśniową, wapniową w mięśniach i w mięśniu sercowym. Ona jest bardzo ważna dla działania wzmacniającego przy niewydolności serca na przykład. Tauryna, poza tym z tauryny powstaje, znaczy tauryna zwiększa aktywność enzymów produkujących siarkowodór. Tak jak mówiłem przed chwilą, że jeżeli chcemy zwiększyć ilość siarkowodoru, który jest molekułą sygnalizacyjną przedłużenia życia, to powinniśmy jeść prekursor, cysteinę i coś, co pobudza produkcję enzymów. Właśnie te enzymy są pobudzone przez
zwiększoną ilość tauryny w organizmie, tak? Poprzez na przykład suplementację czy dietę. Tauryna także wycisza mózg, reguluje ciśnienie krwi, znaczy jakby rozszerza naczynia krwonośne. I teraz popatrzcie, w tych wszystkich tych napojach energetyzujących typu Red Bull zazwyczaj jest tauryna. Właśnie po to, że jeżeli przywalamy jakąś wysoką dawkę kofeiny i mamy efekt hipertensyjny, to tauryna zapobiega, żeby troszkę jakby wyregulować to ciśnienie, jednocześnie być skupionym, ale nie podrażnionym tak psychofizycznie. Nie? Taka jest funkcja jakby tauryny. No i właśnie, w diecie japońskiej, w diecie, która obfituje w ryby i owoce morza, jest bardzo dużo tauryny. I właśnie w pracy, znaczy japońscy naukowcy widzą w tej substancji czynnik wydłużający życie u Japończyków. No i kolejna substancja, no już na koniec, to jest MSM. Znowu o MSM-ie będę mówił. Mówię, no ja się zakochałem w tej substancji i całą jedną książkę, znaczy jedną książkę napisałem na ten temat. Bardzo dobra monografia, tak nie chwaląc się, w sensie jedyna w Polsce i bardzo kompleksowo napisana. No i MSM także teraz jest badany w kierunku tego segmentu beauty i segmentu przeciwstarzeniowego. I udowodniono, że zaledwie gram dziennie MSM przez około 3 do 6 miesięcy powoduje redukcję zmarszczek. Siarka w postaci MSM-u, ale także i biotyny, aminokwasów siarkowych, powoduje także poprawę kondycji włosów i paznokci. Czyli mamy efekt przeciwstarzeniowy, poprawiający wygląd, kondycję tych wytworów skóry, jak i także redukcję zmarszczek. Dodatkowo siarka powoduje, że blizny potrafią się zanikać. Może nie całkiem, ale bleknąć, tak? Bleknąć, czyli stają się mniej widoczne na skórze. Czyli mamy taki efekt wyrównania tekstury i wyglądu skóry, poprawa pigmentacji. Jak są gdzieś tam, załóżmy, takie obszary hiperpigmentacyjne, czyli tak zwane przebarwienia, to glutaton jest bardzo dobry, nawet i we wlewie. Czyli zobaczcie, siarka ma efekty urodowe, poprawiające kondycję skóry, włosów i paznokci, przeciwstarzeniowe, bo tutaj widzimy po redukcji zmarszczek, oraz w środku chroni różne układy i narządy, przed chorobami, które skracają nam życie, tak? A sam siarkowodór jest cząsteczką sygnałową, która wywołuje podobne zmiany w organizmie, co restrykcja kaloryczna. Tylko mówię, to nie można się skupić na jednym związku siarkowym. Nie można tylko na MSM-ie. Tu trzeba jeść dietę bogatą w taurynę, spożywać od czasu do czasu czosnek i cebulę, jeść kiełki brokułu, może zażywać kwas alfa-liponowy, zażywać MSM, szczególnie jeśli mamy problemy ze stawami, zastosować siarczan glukozaminy, ale w większej dawce. No i to wszystko łączyć na przykład z krzemem, z jakimiś bioaktywnymi, biodostępnymi źródłami krzemu, żeby ten efekt był jeszcze bardziej utrwalony. No i przez to możemy oczekiwać, że nasze ciało, szczególnie nasza tkanka łączna, będzie dużo wolniej ulegała destrukcji i starzeniu się. Okej, słuchajcie, więcej nie będę już Wam mówił o siarce. Jeżeli chcecie, to sięgnijcie po moją książkę, tam na pewno dużo więcej opisuję, jeśli chodzi o historię użycia siarki i zastosowanie różnych innych związków siarkowych w różnych innych schorzeniach. No mówię, układu oddechowego, przewodu pokarmowego czy układu nerwowego. W dzisiejszym odcinku to tyle. Prosimy o subskrypcję, prosimy o lajki, prosimy o komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.